Zbrodnia bezkarna dzięki wojnie. Zapomniana, przemilczana, ukrywana. Łącznie na terytorium Rzeszy sprowadzono 13 milionów pracowników. System pracy niewolniczej był filarem, na którym opierała się gospodarka nazistowskich Niemiec. Niszczenie przez pracę to niemiecki wynalazek. Wyciśnijmy ich jak cytrynę. To się działo na oczach wszystkich. Robotnicy przymusowi stanowili ponad 1/4 ogółu pracowników. Niewolnicy Hitlera, praca przymusowa, część druga, unicestwienie. Lato 1941 roku. Z niemieckich zakładów produkcyjnych i gospodarstw rolnych zniknęło 3 miliony pracowników, w większości młodych mężczyzn wysłanych na wojnę ze Związkiem Radzieckim. Operacja Barbarossa od początku opierała się na niszczeniu i wyzysku. W oczach nazistów radzieccy obywatele i jeńcy wojenni jako gatunek podludzi znaczyli tyle co nic. Początkowo naziści nie zamierzali wykorzystywać słowiańskich untermenschen do pracy niewolniczej. Jeńcy wzięci do niewoli na Ukrainie. Te ciemne masy półgłówków ze stepów środkowej Azji są przedstawiane przez klikę brytyjskich plutokratów jako obrońcy cywilizacji europejskiej. Oglądałam wiele materiałów filmowych, ale chyba żaden nie wstrząsnął mną tak bardzo jak triumfalistyczne niemieckie kroniki filmowe z pierwszych tygodni wojny. Widać na nich olbrzymie kolumny jeńców wojennych, a my nie mamy złudzeń, jaki los ich czeka. Do niemieckiej niewoli trafiło ponad 5 700 000 radzieckich żołnierzy. 3,5 miliona zginęło, większość w obozach stworzonych na terytoriach okupowanych. To przerażająca rzeź, o której świat zapomniał. W pierwszym półroczu wojny w niemieckiej niewoli zginęło ponad 2 miliony radzieckich żołnierzy. To niewyobrażalnie smutne. Cierpienia radzieckich jeńców wojennych prawie w ogóle nie przebiły się do świadomości Niemców. Mieszkańcy ziem okupowanych masowo padali ofiarą rasizmu. Naziści przenosili metody wypróbowane w Niemczech. Wśród prześladowanych znaleźli się Romowie. W Niemczech znajdowali się poza nawiasem, byli dyskryminowani, pozbawiano ich praw obywatelskich, odbierano im niemieckie obywatelstwo. Otto Rosenberg był dzieckiem, kiedy naziści zaczęli organizować w Berlinie łapanki, umieszczając Romów w obozie. 13-letni Otto pracował w fabryce zbrojeniowej, 3 lata później został deportowany do Auschwitz. W Auschwitz dzieci musiały pracować przy brukowaniu obozowych dróg. Nikt nie przejmował się ich wiekiem, wysyłano ich do ciężkich prac. Tych, którzy sobie nie radzili albo byli za słabi, czekała pewna śmierć. Ojciec mówił, że więźniowie harowali do całkowitego wyniszczenia. Otto Rosenberg trafił do obozu cygańskiego w Auschwitz razem z babką i grupą krewnych. W przeciwieństwie do innych, romskich rodzin nie rozdzielano. Romów katowano na oczach ich rodzin.
To był element świadomej polityki oprawców. Domyślam się, jak straszne to musiało być doświadczenie. Nie tylko sami cierpieli, ale jeszcze musieli patrzeć, jak ich bliskich bito i łamano. Więźniowie Auschwitz, tacy jak Otto Rosenberg, zwykle umierali po kilku miesiącach. Choć początkowo wydawało się, że Armia Czerwona szybko zostanie pokonana, straty po stronie niemieckiej też były duże. Front wschodni potrzebował więcej żołnierzy. Od razu pojawił się problem niedoboru pracowników. Trzeba było zastąpić mężczyzn, którzy zostali powołani do wojska. Życie radzieckich jeńców nie było nic warte, aż do początku 1942 roku. Kopalnie z zagłębia Rury zaczęły alarmować. Brakuje nam pracowników. Nie możemy wydobywać węgla, niezbędnego do produkcji stali na niemiecką broń. Dajcie nam radzieckich jeńców. Dopiero wtedy władze III Rzeszy zgodziły się skierować ich do pracy. Naziści stanęli przed dylematem. Podludzi ze wschodu nie należało wpuszczać na terytorium Rzeszy, jednak brak rąk do pracy zmuszał władze do kompromisu. Do Niemiec sprowadzono setki tysięcy robotników przymusowych, rozsyłając ich do zainteresowanych przedsiębiorców. Najpierw umieszczano ich w obozach przejściowych, gdzie byli rejestrowani i badani. Zbierano też informacje o kwalifikacjach zawodowych. Na tej podstawie przydzielano ich do zakładów, które zgłosiły zapotrzebowanie na robotników przymusowych. Przypominało to targ niewolników. Jeńców przywożono do Stuttgartu. Stąd Wehrmacht rozsyłał ich po całym kraju. Na tej armii tanich, pozbawionych praw robotników opierała się wojenna gospodarka Niemiec. Po wojnie wiele firm twierdziło, że zostały zobligowane do korzystania z robotników przymusowych. Nie zachowały się żadne dowody, że narodowo-socjalistyczna administracja zmuszała jakiekolwiek przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne czy firmę prywatną do zatrudniania robotników przymusowych. Przeciwnie, biznes sam o to zabiegał. Dla niemieckiej gospodarki to było niezwykle korzystne rozwiązanie. Średnia dniówka niemieckiego robotnika w zagłębiu Rury wynosiła prawie 9 marek. Cywile z zachodniej Europy i Polski zarabiali mniej od niego, ale znacznie więcej niż robotnicy ze Związku Radzieckiego i jeńcy wojenni z Zachodu. Radzieccy jeńcy dostawali tyle co nic, a więźniowie obozów koncentracyjnych w ogóle nic. Równocześnie przedsiębiorcy płacili za każdego robotnika od 4 do 6 marek dziennie bezpośrednio do kasy SS. SS, które sprawowało władzę nad obozami koncentracyjnymi, stało się ważnym graczem na rynku pracy, gdy dostrzegło, że na więźniach można doskonale zarabiać. Wówczas niemal wszystkie obozy koncentracyjne stały się obozami pracy. Przełom 1941 i 1942 roku rozwiał marzenia Rzeszy o szybkim zwycięstwie. Reżim musiał przygotować gospodarkę do długiej wojny. Fritz Zaukel, gauleiter Turyngii, odpowiadał za sprowadzanie robotników przymusowych z ziem okupowanych, łącznie 7,5 miliona osób.
W 1942 roku, kiedy Sauckel został pełnomocnikiem do spraw siły roboczej, a Albert Speer ministrem uzbrojenia, obaj uznali, że trzeba usprawnić system pracy przymusowej, bo bez tego Rzesza nie wygra wojny. Albert Speer był entuzjastą tego rozwiązania. W 1942 roku stanął na czele Ministerstwa Uzbrojenia i organizacji TOTA. Obie instytucje potrzebowały niewolników ze wschodu. Władze zastosowały taktykę, która nie powiodła się w Polsce i Europie Zachodniej. Kusić ochotników, obiecując, że jeśli przyjadą do pracy do Niemiec, nie będą głodowali. Pokusa była silna, bo naziści głodzili mieszkańców okupowanych terytoriów. Perspektywa pracy w Niemczech w zamian za pożywienie, a może nawet okazję wysyłania żywności do rodziny, wydawała się nie do pogardzenia. Ci, którzy się zgłosili, nie wiedzieli jednak, że z chwilą, gdy znaleźli się w pociągu lub w obozie przejściowym, tracili wolność. Nie mogli powiedzieć: rozmyśliłem się, chcę wracać. Na okupowanych terenach Związku Radzieckiego tyranie Stalina zastąpiły brutalne rządy nazistów. Rosjanka Zinaida Baszłaj mieszkała z rodzicami i dwójką rodzeństwa przy granicy z Ukrainą. Urodziłam się w 1914 roku w Białgorodzie. Rodzice pochodzili z okolic Sum. Ojciec miał gospodarstwo. Hodował głównie drób, gęsi, kury, indyki. Lubił ptactwo i z przyjemnością się nim zajmował. Cały inwentarz straciliśmy w ciągu kilku dni od wkroczenia Niemców. Wojsko zabierało wszystko, co się ruszało. Zabijało i zjadało zwierzęta. Niemcy plądrowali dobytek mieszkańców i siali terror. Mimo to tylko nieliczni Rosjanie decydowali się na pracę w Niemczech. Zinaida Baszłaj miała wtedy 27 lat. Wtedy zaczęli wysyłać nas do Niemiec. Głównie kobiety, bo większość mężczyzn walczyła na froncie, zostali tylko chłopcy, podrostki. Perswazję zastąpiła brutalna przemoc, łapanki, wypędzanie ludzi ze stodół i prowadzenie ich z lufą przy skroni do ciężarówek, zastraszanie rodzin, jeśli próbowały protestować. Rozgrywały się tam dantejskie sceny. Deportacjom z wiosny i lata 1942 roku towarzyszyła panika i zgroza. Robotników transportowano w wagonach bydlęcych. Kiedy pociąg się zatrzymywał, nie mogli wysiadać. Nie dostawali właściwie nic do jedzenia. Cały proces deportacji był nieludzki. Przebiegał w strasznych warunkach. Dezynfekcja przeprowadzana na terenie Polski przypominała procedury stosowane w obozach koncentracyjnych. Ludzie pamiętają to do dziś. Praktyka przymusowej wywózki stosowana na terenach Polski została rozszerzona o Ukrainę, Białoruś i kraje bałtyckie. Na ogół były to kobiety. Często kazano im rozbierać się do naga podczas badania. Dla wielu to było niezwykle upokarzające. Dla młodych mężczyzn na pewno też, ale dla kobiet szczególnie.
Najgorszy był dla nas brak kontaktu z domem i rodziną. Pamiętam dziewczynę, która mieszkała w naszym baraku. Straciła rozum. Kobiety z naszej sali zauważyły, że Żenia dziwnie się zachowuje. Aż w końcu Niemcy umieścili ją w zakładzie psychiatrycznym. W końcu końców Niemcy zabrali ją w больницу dla umalszonych. Choć Niemcy potrzebowali każdej pary rąk, robotnicy przymusowi byli traktowani brutalnie i permanentnie cierpieli głód. W 1942 roku, kiedy reżim był u szczytu władzy i Zaukelowi wydawało się, że źródło darmowej siły roboczej nigdy się nie wyczerpie, nikt szczególnie nie troszczył się o pracowników. System pracy niewolniczej przybierał niewyobrażalne rozmiary. Tylko w ciągu jednego roku ze Związku Radzieckiego wywieziono na roboty ponad 1 300 000 osób. W 1942 roku w Rzeszy Niemieckiej pracowało ponad 4,5 miliona obcokrajowców, głównie z Polski, Francji i Związku Radzieckiego. Reżim opracował szczegółowe instrukcje dotyczące traktowania robotników ze Związku Radzieckiego. Opublikował je 20 lutego 1942 roku w specjalnym dekrecie. Niemcy siłą rzeczy musieli tolerować ich w miejscu pracy, ale poza nim obowiązywała ścisła segregacja. Rosjanie musieli nosić naszywki, nie mogli swobodnie się poruszać. Otrzymywali niższe wynagrodzenie i jedzenie gorszej jakości. Zarobki zaś mogli wydawać jedynie na terenie obozu. Nie mogli posiadać kosztowności ani utrzymywać kontaktów z Niemcami. Stosunki seksualne z Niemcami karano śmiercią. Zasady i regulacje wprowadzone przez reżim narodowych socjalistów pozbawiały pracowników z zagranicy jakichkolwiek przywilejów, właściwie czyniąc z nich niewolników. Stawił tych ludzi w absolutnie zależne i rabskie положение. Z punktu widzenia nazistowskiej ideologii, Rosjanie byli istotami pozbawionymi wartości. A jednak na ich pracy opierała się gospodarka Rzeszy. Rasowe zacietrzewienie musiało ustąpić wobec argumentów ekonomicznych. W komentarzach niemieckich ekspertów pojawiały się uwagi. Są tak osłabieni i wycieńczeni, że z czysto ekonomicznego punktu widzenia nie przedstawiają żadnej wartości. Niczego nie wnoszą. Wykorzystywanie ich w charakterze siły roboczej mija się z celem, ponieważ nie są produktywni. To wbrew logice. Dla milionów robotników przymusowych każdy dzień był walką o życie. Dotyczyło to także Romów. W 1940 roku reżyserka Leni Riefenstahl rozpoczęła pracę nad filmem Tiefland Dolina. Potrzebowała statystów. Reżim dostarczył robotników z obozów Marzahn i Max Glan. Akcja filmu toczyła się w Hiszpanii, więc reżyserka potrzebowała śniadych ciemnowłosych statystów. Na plan wysłano robotników z obozu Marzahn. Starych, młodych dzieci. Było ich pod dostatkiem. Tu widać moją prababkę z siostrami. Oglądałam ten film wielokrotnie. Do niektórych scen wracałam raz za razem. Niektórzy śmieją się beztrosko. Dla nich to chwila wytchnienia, dlaczego z tego nie skorzystać. Inni są smutni, zadumani. Tych ludzi przywieziono ciężarówkami z obozów pod obstawą wartowników i policjantów.
Naturalnie po zakończeniu zdjęć trafili z powrotem do obozów Marzahn i Max Glahn, a wiosną 1943 roku deportowano ich do Auschwitz-Birkenau, gdzie przeżyli tylko nieliczni. W filmie Riefenstahl grała dobrodziejkę, niemal świętą, która troszczyła się o słabych, pomagała biednym. Tymczasem w prawdziwym życiu nie obchodził jej los osób pracujących na planie. Żyła we własnym świecie, skupiona wyłącznie na karierze. Miała swoje pomysły, które przenosiła na ekran. Nie obchodziło jej, jaką cenę płacą za to inni. To skrajnie egoistyczna postawa i, nie zawaham się tego powiedzieć, wyjątkowa podłość. W III Rzeszy pracowało 13 milionów robotników przymusowych. Niemcy szybko przywykli do ich obecności. Ja, es war normal. Tak, to było normalne. I właśnie to najlepiej świadczy o tym, jak nienormalne było tamto społeczeństwo. Nie było w nim miejsca na wrażliwość i współczucie. Zbywano to wzruszeniem ramion, tak po prostu jest. Wszystko postawiono na głowie. Naziści przedstawiali atak na Związek Radziecki jako heroiczną obronę Europy przed bolszewickim zalewem i jeszcze oczekiwali wsparcia. My, Niemcy, jesteśmy głęboko przekonani, że misja odbudowy Europy została wyraźnie określona. Rzesza musi walczyć i przelewać krew. Oczekujemy od narodów Europy, że wreszcie to zrozumieją i wesprą nas, zapewniając siłę roboczą. Zgodnie z nazistowską logiką obowiązywał podział na rasę panów, Niemców, oraz podludzi, głównie Słowian, którzy mieli dla niej pracować. Jesienią 1941 roku Niemcy zajęli Krym, mordując niemal całą żydowską ludność. Na okupowanych terenach władze przejmowali biurokraci, których zadaniem była eksploatacja ludzi oraz zasobów naturalnych. Bogactwa Krymu trafiały do niemieckich firm. Polityka Wehrmachtu na terytoriach okupowanych opierała się na grabieży. Na każdym poziomie. Od jednostek po instytucje. Mówiąc brutalnie, każdy brał ile mógł. Paul Schätz i Helmut Wagner z hamburskiego przedsiębiorstwa tytoniowego Rymcma uczestniczyli w plądrowaniu Krymu, przejmując całe zapasy tytoniu, tysiące ton. Już w pierwszych miesiącach wyprodukowano z nich miliard papierosów. Okupanci zmuszali do pracy cywilów. Odbudowywali też zburzone fabryki, by kontynuować produkcję na Ukrainie, już pod szyldem Rymcmy. Mogli tanio importować tytoń. Do tego płacili robotnikom minimalne stawki. Przy czym płacili jest tu słowem umownym, bo pracownicy nie otrzymywali żadnych pieniędzy. Przedstawiciele niemieckich przedsiębiorstw bez skrupułów wykorzystywali możliwości, jakie się przed nimi otwierały, łamiąc prawo międzynarodowe. To nie ulega wątpliwości. Na każdym podboju terytorialnym Wehrmachtu korzystała niemiecka gospodarka. Okupant zawsze zaczyna od przejęcia surowców i bogactw naturalnych. Wszystko jest podporządkowane ekspansji. Reżim narodowo-socjalistyczny nie stanowił wyjątku.
Dla niemieckiego przemysłu tytoniowego pracowało ponad 28 tysięcy mieszkańców Krymu, w tym dzieci. Praca była obowiązkowa, a miejscowa ludność cierpiała głód. To była łupieska wojna. Wojna, której celem była bezwzględna destrukcja, a jednym z narzędzi świadome doprowadzanie do śmierci głodowej. Naturalnie, żadne przedsiębiorstwo nie podejmowało działań na rzecz poprawy sytuacji swoich robotników. Nawet im to nie przyszło na myśl. Korzystali na okrucieństwie władzy. Władzy opartej na przymusie i cierpieniu podbitych ludów. Zarówno w Niemczech, jak i na ziemiach okupowanych robotnicy przymusowi byli wykorzystywani niemal wszędzie. Od małych warsztatów i firm, przez kościoły i społeczności lokalne, gospodarstwa domowe, administracje i uniwersytety, po przemysł zbrojeniowy, motoryzacyjny, wielkie zakłady produkcyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, zakłady chemiczne i farmaceutyczne. W hitlerowskiej Rzeszy niemal każdy korzystał z nazistowskiego systemu pracy przymusowej. Jesienią 1941 roku naziści rozpoczęli też inną kampanię masowej zagłady europejskich Żydów. W styczniu 1941 roku na konferencji w Wannsee przyjęto zasady ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Jedyną, choć nikłą szansą na uniknięcie Holokaustu była dla Żydów praca przymusowa. Jak tutaj, w drezdeńskim zakładzie Zeiss i Kohn, gdzie pracowali, nim zostali zgładzeni. Miliony Żydów rozstrzeliwano, wysyłano do komór gazowych albo doprowadzano do śmierci z wyczerpania. Niszczenie przez pracę to niemiecki wynalazek. Naziści widzieli w tym idealne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Wyciśnijmy ich jak cytrynę. Wyssijmy z nich wszystkie siły. Wykończmy ich. A kiedy już nie będą się do niczego nadawać, wyrzućmy. W hitlerowskich Niemczech nie było już miejsca dla Żydów. W 1943 roku Margot Friedlander miała 21 lat. Mieszkała w Berlinie z matką i młodszym bratem Ralfem. Mama miała 18 lat, gdy otworzyła w Berlinie sklepik. Robiła guziki obciągnięte materiałem. Tata walczył w pierwszej wojnie, został odznaczony krzyżem żelaznym. Do końca powtarzał: to nie o nas chodzi, jestem Niemcem. W 1943 roku z Berlina deportowano ostatnich Żydów. Rodzina Margot Friedlander wielokrotnie próbowała emigrować, bezskutecznie. Szłam w środku dnia Skalicerstrasse, kiedy przede mną wyrósł jakiś mężczyzna. Zachowywał się co najmniej dziwnie. Wszedł do budynku. Poszłam za nim. Zobaczyłam, że zatrzymał się przed drzwiami naszego mieszkania. Miałam naszytą na ubranie gwiazdę. Wzięłam torebkę i podniosłam ją, zasłaniając naszywkę. Minęłam mężczyznę i zapukałam do sąsiadów. Wpuścili mnie i powiedzieli: przyszła tu twoja matka, zostawiła dla ciebie wiadomość. Napisała: spróbuj zrobić ze swoim życiem coś rozsądnego. Wyjeżdżam z Ralfem, nie wiem, dokąd nas zabierają. Matka i brat Margot trafili do trzeciego podobozu Auschwitz, Monowitz, sąsiadującego z obozem koncentracyjnym Birkenau. Żydzi pracowali tu na rzecz koncernu chemicznego IG Farben.
Należało do niego 8 niemieckich firm, m.in. Bayer, Höchst, BASF i Agfa. Pewnie liczyła, że będą razem. Na miejscu Ralf będzie pracował, a ona będzie mogła wieczorem nakarmić go zupą. W najgorszych snach nie wyobrażała sobie, że kiedy wysiądą z pociągu, jemu każą iść w prawo, a jej w lewo. Z dokumentów wynika, że mama nie dostała numeru. Od razu wysłano ją do komory gazowej. Śmierć brata też jest udokumentowana. Wytrzymał miesiąc. Często pytają mnie, czy płakałam. Nie. Wyszłam z domu, zastanawiając się, gdzie u licha się podzieje, gdzie przenocuje. Znałam wyłącznie Żydów. Margot Friedlander znalazła kryjówkę, przefarbowała włosy i przeszła operację kosmetyczną nosa, by ukryć żydowskie rysy. Powiedziałam gospodarzowi, u którego się ukrywałam, że boję się wychodzić na ulicę, bo widać po mnie, że jestem Żydówką. Miałam znacznie zgrabniejszy nos niż ten. Gospodarz powiedział, jest na to sposób. Możesz zrobić operację nosa. Wszystkim się zajął. To jednak nie pomogło. Margot Friedlander została zdemaskowana i wywieziona do obozu koncentracyjnego w Terezinie, przystanku na drodze do komory gazowej. Nazistowska propaganda opisywała go jako getto dla starszych i znanych Żydów oraz wzorowe osiedle żydowskie. Po całym dniu pracy, przed zmrokiem, z baraków, gospodarstw i innych miejsc pracy wysypują się robotnicy, wracając do miasta. Ludzie padali tam jak muchy, zwłaszcza starsi. Umierali z głodu. To było straszne. Tylko praca dawała nadzieję na przetrwanie. Margot wykonywała precyzyjne części dla przemysłu zbrojeniowego, co zapewne ocaliło jej życie. Któregoś dnia zaspałam i spóźniłam się do pracy. Przełożony wezwał mnie i po dość nieprzyjemnej wymianie zdań oświadczył. Masz szczęście, że jesteś tak dobrą robotnicą. Inaczej wysłalibyśmy cię następnym transportem na wschód. Mimo wszystko przeżyłam. Ocalałam, bo byłam bardzo dobra w tym, co robiłam. Pod tym względem los się do mnie uśmiechnął. Praca pozwalała przynajmniej na jakiś czas oddalić śmierć. Te dwie koncepcje, zniszczenia przez pracę i wybawienia przez pracę, były silnie obecne wśród żydowskich robotników przymusowych. Często granice między nimi się zacierały. Po 1942 roku Żydzi, którzy uniknęli zagłady, stawali przed tragicznym wyborem. Aby przetrwać, musieli wspierać gospodarkę swojego wroga, a wspierając ją, wspomagali nieprzyjaciela, który za wszelką cenę chciał ich zabić. Innymi słowy, jeśli chcesz przeżyć, musisz pomóc wrogowi, który chce cię zlikwidować. Tu nie było dobrego wyjścia.
W 1944 roku robotnicy przymusowi stanowili w Niemczech 1/4 siły roboczej, a w rolnictwie nawet połowę. Jedną z takich pracownik była Marianna Janczak z Polski. Od 1940 roku pracowała u niemieckiego gospodarza. Jego córki, Weronika Hurmer i Rosa Broj, pamiętają Polkę. Jej losy odtworzył historyk Andreas Bialas. Nazywam się Marianna Janczak. Miałam 16 lat, kiedy wywieźli mnie Niemcy. Zjawili się gospodarze i oglądali nas jak niewolników na targu. Jeden zmierzył mnie wzrokiem i na migi zapytał, czy potrafię doić krowy. Skinęłam głową i wziął mnie. Kim był ten gospodarz? To nasz ojciec. Jak wyglądał wasz stosunek do robotników przymusowych? Traktowaliście ich inaczej, gorzej? Tak samo jak innych. Marianna była dla nas jak siostra. Wieczorem przed snem płakałam z tęsknoty za ojczyzną, rodzicami, rodzeństwem i przyjaciółmi. Moimi łzami można by wybrukować drogę z Bawarii do Polski. To jej słowa? Pamiętam, że potem przez długą chwilę milczała. Przez 5 lat ten pokoik zastępował Mariannie dom. Mój gospodarz był dla mnie dobry. Nigdy mnie nie wyzywał. W niektórych regionach policja miała kłopoty z egzekwowaniem zakazu wspólnego spożywania posiłków. Bawarscy gospodarze byli katolikami, więc uważali swoich polskich robotników za braci w wierze. Warto więc pamiętać, że system pracy przymusowej owszem był akceptowany przez większość niemieckiego społeczeństwa, ale część obywateli była mu przeciwna i okazywała solidarność z zagranicznymi pracownikami. Marianna Janczak zakochała się w polskim robotniku przymusowym z sąsiedniego gospodarstwa. Romansów między pracownikami nie tolerowano, zwłaszcza gdy kobieta zaszła w ciążę i nie mogła kontynuować pracy. Mojego Jaśka aresztowali. Przesłuchiwali go przez 2 dni i grozili mu wywózką do obozu, ale jego gospodarz go wybronił. Chodzi o pana Attenbergera? Tak. Choć byłam w ciąży, musiałam pracować jak dawniej. Zima z 1942 na 43 rok. Na froncie wschodnim błyskawiczne zwycięstwo zmieniło się w wyniszczającą wojnę pozycyjną. Straty ponoszone przez Wehrmacht odbijały się na sytuacji gospodarczej w kraju. Do walki w Związku Radzieckim powoływano coraz więcej mężczyzn, którzy ginęli tam lub trafiali do niewoli. Wycofujące się oddziały niemieckie stosowały taktykę spalonej ziemi, niszcząc wszystko, czego nie mogły zabrać. Każdy, kto nie został wysłany na roboty przymusowe, mógł zginąć. Nie istniały już żadne bariery. W samej Rzeszy podejmowano coraz drastyczniejsze działania. Świadczyła o tym rosnąca liczba obozów koncentracyjnych, wykorzystujących niewolniczą pracę więźniów. W pewnym momencie na terytorium Rzeszy działało ich prawie 1000. System rozlewał się na całe społeczeństwo, wrastając w niemiecki krajobraz i codzienność. Klęski na froncie odbijały się na życiu w kraju. Dla wielu Niemców liczyło się już tylko przetrwanie. Tak samo jak dla milionów robotników przymusowych. We wrześniu 1944 roku zarejestrowano rekordową liczbę zagranicznych pracowników.
W Niemczech pracowało ich ponad 8 milionów. 1/3 w rolnictwie, zdecydowana większość zaś w przemyśle. Każdy dzień był dla nich walką o przetrwanie. To samo dotyczyło robotników skierowanych do pracy przy projektach strategicznych. Niemcy robiły wszystko, by odsunąć widmo klęski. Życie niewolników się nie liczyło. W 1944 roku ojca wysłano do Buchenwaldu, przydzielając mu kategorię zdolnego do pracy. Został skierowany do pracy w kamieniołomach. Więźniowie padali tam jak muchy. Od 1943 roku robotników niezdolnych do pracy nie odsyłano już do domów. Umierali w obozach albo byli likwidowani. Najwięcej ofiar śmiertelnych pochłaniały wielkie inwestycje budowlane, takie jak schron dla okrętów podwodnych w Bremie. Widać tam było jak na dłoni system pracy niewolniczej stworzony przez narodowy socjalizm. Przy budowie schronu pracowali cywilni robotnicy przymusowi z całej Europy, więźniowie obozów koncentracyjnych, jeńcy wojenni i więźniowie tzw. obozu edukacji przez pracę, zarządzanego przez bremeńskie gestapo. Schron w Bremie. W niecałe 2 lata miała tu powstać stocznia, z której co drugi dzień wychodziłby jeden okręt podwodny. Na oczach mieszkańców Bremy ponad 9 tysięcy robotników przymusowych harowało tu dzień i noc na 10-godzinnych zmianach. Reżyser Hans Joachim Steig nakręcił film z placu budowy. Pokazał robotników przymusowych, ale ich piekła już nie. Przemocy, śmierci, kar fizycznych, głodu. Film nakręcono latem, zaraz po tym, jak na budowę dotarł nowy transport robotników. Z dokumentacji wynika, że robotnicy błyskawicznie chudli i ważyli od 45 do 50 kg. Z tego wniosek, że musieli nosić worki cementu cięższe niż oni. U wielu wyniszczony głodem organizm zaczynał żywić się własnym białkiem, co objawiało się specyficznymi zmianami skórnymi. Mordercza praca i głód. Racje żywnościowe uzależniano od wydajności. Ci, którzy dobrze pracowali, otrzymywali minimalnie większe porcje. Trafiało do nich jedzenie zabierane złym pracownikom, co oznaczało wyrok śmierci dla każdego, kto chorował. Wyciskasz gąbkę, aż nic nie zostanie, wtedy ją wyrzucasz. Jeńców wykorzystywano do pracy niewolniczej, a kiedy już nie mogli pracować, po prostu umierali. Gospodarstwo rolne Hurmerów. Młoda Polka Marianna Janczak była już w zaawansowanej ciąży. Którejś niedzieli ksiądz ogłosił, że jeśli robotnica przymusowa zajdzie w ciążę, ma zostać skierowana do zamkniętego ośrodka w Burgkirchen. Od 1943 roku ciężarnych robotnic z Polski i Związku Radzieckiego nie odsyłano do domów. Dzieci najczęściej zabierano i umieszczano w tzw. domach zastępczych dla cudzoziemskich dzieci. Za tym eufemizmem kryły się obozy śmierci dla noworodków i niemowląt, które pozbawione opieki umierały z głodu. Sondern man hat sie verhungern lassen.
To było świadome, systemowe zaniedbanie. Dzieci nie umierały przypadkowo. Z premedytacją doprowadzano je do śmierci z głodu lub zaniedbania. Matkom nie pozwalano się o nie zatroszczyć, więc dzieci w większości umierały. Znajoma Polka powiedziała mi: chodź, coś ci pokażę. Otworzyła drzwi i zobaczyłam maleństwa w brudnych powijakach, często na wpół nagie, pokryte strupami. Leżały ściśnięte razem w drewnianym łóżku. Potem na salę wszedł jakiś Niemiec. Wyciągał z kojca martwe dzieci. Chwytał za rączki, za nóżki i wrzucał do ciężarówki. Z przerażeniem myślałam, co czeka moje dziecko. To był masowy proceder. Zbrodnia, z której niemieckie społeczeństwo wciąż nie zdaje sobie sprawy. Szacujemy, że w latach 1943-45 w Niemczech zginęło od 50 do 100 tysięcy dzieci polskich i radzieckich robotnic przymusowych. Schron w Bremie. Do 1945 roku przy jego budowie zginęło 1600 robotników, średnio dwóch dziennie. Historia zakończenia inwestycji jest znamienna. Budowę schronu rozpoczęto w 1943 roku. Alianci szybko się o niej dowiedzieli i przez dwa lata bacznie ją obserwowali. Z chwilą, gdy prace zbliżały się ku końcowi i położono dach, przeprowadzili jeden precyzyjny nalot. Z brytyjskich samolotów zrzucono bomby w dwóch falach. Zniszczenia były tak wielkie, że Niemcy zrezygnowali z budowy. Alianci mogli zniszczyć schron wcześniej, ale woleli zaczekać, bo inwestycja obciążała niemiecki budżet, a równocześnie nie była szkodliwa. Potem przeprowadzili jeden atak i było po sprawie. Dla Marianny Janczak zbliżał się czas rozwiązania. Dzień przed porodem uciekła z ośrodka i wróciła na farmę. 9 maja urodziła się moja Krystynka. Tego samego dnia skończyła się wojna. Byłam dumna i szczęśliwa, bo wreszcie miałam własną rodzinę. 18 sierpnia 1945 roku wreszcie mogłam poślubić swojego ukochanego Jana. Wkrótce po tym, po 5 latach niewolniczej pracy, wróciliśmy do umiłowanej Polski. Marianna Janczak dochowała się 4 dzieci i 8 wnucząt. Zmarła w 2018 roku. Hamburg. Jan Filip Rymcma nie ma już nic wspólnego z firmą noszącą jego nazwisko. 40 lat temu pozbył się udziałów w spółce, która korzystała z niewolniczej pracy ukraińskich robotników. Firma nie jest winna. To ludzie są winni. Oni ponoszą odpowiedzialność moralną i karną. O ile winy nie dziedziczymy, o tyle odpowiedzialność do pewnego stopnia, tak. Kiedy pod koniec lat 90. Jan Filip Rymcma dowiedział się o robotnikach przymusowych, zatrudnił historyka, by dotarł do poszkodowanych lub ich bliskich.
Przedsiębiorca ze swojego osobistego majątku wypłacił im rekompensaty. Było późno, ale na szczęście nie za późno. Zdążyłem w ostatniej chwili, bo część jeszcze żyła. Mógłbym zareagować wcześniej, gdybym wcześniej o tym wiedział. To prawda, można mi zarzucić, że czekałem za długo. Margot Friedlander, urodzona w Berlinie w 1921 roku, w przeciwieństwie do rodziców i brata przeżyła Holokaust oraz obóz pracy. Po wyzwoleniu obozu w Terezinie w 1946 roku poślubiła Adolfa Friedlandera i wyemigrowała z nim do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała jako szwaczka i agentka biura podróży. Jej mąż zmarł w 1997 roku. W 2010 Margot wróciła na stałe do Berlina. Dlaczego wróciłam? Ponieważ Niemcy mi pomogli. Przeżyłam i jestem Berlinką. Kocham Berlin i mam poczucie, że mogę wam coś dać. Nazistowski reżim zabrał Ottonowi Rosenbergowi 11 rodzeństwa i babkę. On sam przeżył Auschwitz, Buchenwald, Dore i Bergen-Belsen. Jego córka Petra założyła lokalną organizację romską. Druga córka Marianne Rosenberg zrobiła karierę piosenkarską. Wszyscy się zachwycają jej pogodnymi, wpadającymi w ucho piosenkami. To prawda, ale ci, którzy ją znają, którzy z nią dorastali, słyszą w jej głosie, jakby to ująć, cierpienie. To spuścizna, którą przekazał nam ojciec. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Anna Maria Nowak. Czytał Paweł Straszewski.